Legnicki Satyrykon to marka znana od 44 lat. To coroczny konkurs na satyryczne spojrzenie oczami rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografów. Najlepsze prace są następnie prezentowane na wystawie. Z okazji 40-lecia konkursu Legnickie Centrum Kultury stworzyło wystawę przeglądową, która obecnie dostępna jest w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Dzięki bardzo udanej i takiej żywej współpracy z Legnickim Centrum Kultury, z panem dyrektorem Szczepaniakiem, udało nam się tę wystawę pozyskać dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, dla naszych mieszkańców. Będziemy mogli zobaczyć tutaj pracę najwybitniejszych satyryków, Szumowskiego, Gajewskiego, Sawki, wielu, wielu innych, nie tylko polskich, ale też i zagranicznych. Wybór prac do retrospektywnej wystawy Satyrykonu był wyborem spośród ponad 30 tysięcy prac, które zgromadzili w archiwum jego organizatorzy. A wszystko rozpoczęło się w Legnicy w 1977 roku. Skąd się wziął Satyrykon? Wziął się z restauracji. Siadło dwóch artystów, Robert Czesówka i Andrzej Tomiałowicz. Jeden z Wrocławia, drugi z Legnicy. Poskrobali się po głowach, coś chyba dobrze zjedli, chyba coś dobrze też wypili. No i wymyślili wystawę. Wystawę, która miała być taką okazjonalną, małą wystawką, się rzeczywiście odbyła w 1977 roku. Rok później to już był konkurs, a w 1985 dołożyliśmy do tego człon międzynarodowy i tak się ten Satyrykon urodził. Swój udział w tym przedsięwzięciu miał też podobno Andrzej Waligórski i to jego imię nosi Nagroda Legnickich Dziennikarzy, która w tym roku przyznana została już po raz 29. Ciekawostką jest to, że te pierwsze międzynarodowe prace były ze Związku Radzieckiego. Później zawitał do nas właściwie cały świat i wszystkie kontynenty. Dziś jest to jedna z najważniejszych imprez satyrycznych na świecie i to już od wielu lat, w latach 90. była już zauważana i bardzo wysoko oceniana. Myślę, że poziom jest jeszcze wyższy niż wówczas. Satyra prezentowana w konkursowych dziełach ma przeróżne oblicza, jak różne są rzeczywistości, w których żyją jej twórcy i jak różnie potrafią spojrzeć na otaczające ich realia. Ta satyra budzi uśmieszek, śmiech i czasem rechot, ale skłania też do zadumy. Zresztą te dzieła najmniej nadają się do opowiadania o nich, trzeba je po prostu zobaczyć. A to wcale nie taka oczywista sprawa, że ta wystawa pojawiła się akurat w Bolesławcu. Jest takie miasto Wrocław, stolica naszego województwa, w którym nigdy Satyrykon się nie pojawił. I nie dlatego, że jest niefajny, bo te wszystkie osoby, które przyjdą, zobaczą, że jest fajny, jest naprawdę na co popatrzeć, tylko dlatego, że się komuś tam nie chce. My byliśmy w Warszawie, co roku jesteśmy w Warszawie, byliśmy w innych miastach naszego regionu, byliśmy właściwie w połowie świata z Satyrykonem, od Teheranu począwszy na Seulu skończywszy. Ale trzeba chcieć, żeby go pokazać, żeby się z nim troszeczkę zmierzyć. Jesteśmy blisko, jesteśmy po sąsiedzku, jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni i bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy tutaj przyjechać z Satyrykonem i go pokazać, bo warto to robić. To jest to, co jest w Bolesławcu, to jest najlepsze z najlepszych. Zatem nie można nie skorzystać z takiej okazji, a ta okazja będzie jeszcze możliwa w holu boku, na pierwszym piętrze i w galerii w sam raz do końca lipca.